Pamiętaj, żeby wykasować ten poprzedni film, bo to nie jest Doktor House, tak? Znaczy, Jezu, dom doktora House'a. House doktora! Ten może niepozorny, ten otynkowany dzisiaj budynek to pozostałości cedrowskiej cukrowni. Cukrowni, którą założyła spółka, którą zbudowała spółka miejscowych tutaj okolicznych gospodarzy w 1884 roku. Interes chyba nie był zbyt dochodowy, ponieważ został już wygaszony, zlikwidowany w 1916 roku i wówczas budynki częściowo rozebrano, a częściowo przystosowano do innych celów. Co ciekawe, przed cukrownią, właściwie wokół niej, jak widać to na starych przedwojennych planach, biegły tory linii wąskotorowej o nietypowym, mniejszym rozstawie szyn 780 mm, również inwestycja prywatna zorganizowana przez spółkę miejscowych gospodarzy. No, po tych torach, które były tutaj 100 lat temu, też już nie ma dzisiaj śladu. Kolejny, dzisiaj bardzo niepozorny i zupełnie nieprzypominający tego sprzed 100 lat budynek w Cedrach Wielkich, który zachował się w tym samym miejscu. Niegdyś w tym budyneczku małym, który dzisiaj mieści sklep spożywczy, mieściła się była stacja kolei wąskotorowej. Są takie zdjęcia, na których tutaj na torach stoi parowóz, a tutaj przed stacją podróżni i maszynista. Kolej wąskotorowa na Żuławach, Żuławach Gdańskich, ale i również Malborskich czy Elbląskich, to jeden z ważnych elementów takiej XIX-XX-wiecznej modernizacji tego obszaru. Są tutaj oczywiście doskonałe gleby, gleby pszenno-buraczane. W XIX wieku zaczęto uprawiać tutaj buraki, buraki, które są materiałem cennym, ale ciężkim. Żeby go przewozić po żuławskich drogach, które były kiepskie, które nie były pokryte jeszcze często twardą nawierzchnią, łatwiej było zbudować kolej do przewożenia właśnie tych buraków do okolicznych cukrowni. Kiedy powstała cukrownia w Cedrach Wielkich, to powstała również kolejka wąskotorowa, którą z okolicznych wsi, z okolicznych gospodarstw można było dowozić buraki cukrowe do cukrowni. Ale kiedy nie starczyło, kiedy ta cukrownia w Cedrach została zamknięta, dalej dowożono buraki do Pelplina, czy do Pszczółek, czy do innych, czy do Nowego Stawu, czy do innych cukrowni w okolicy. Niestety większość tych linii wąskotorowych została zlikwidowana po II wojnie światowej w latach 70. i 80. No, trudno się dziwić. Taki jest nieuchronna konsekwencja postępu. Dzisiaj sieć bitych asfaltowych dróg łączących wsie żuławskie z powodzeniem zastępuje dawne wąskotorówki. Poczta jest w Cedrach Wielkich dokładnie w tym samym miejscu, co przed 100 laty. Chociaż jak porównacie Państwo to, co widać dzisiaj z tym, co pokazuje nasza pocztówka, widać niestety niekorzystną zmianę. Budynek został otynkowany, no i zupełnie zatracił swoją pierwotną formę, taką zewnętrzną, która zresztą przypomina jakieś budynki kolejowe, stacyjne, także bardzo możliwe, że ta poczta została umieszczona właśnie w jakimś dworcu czy budynku, który należał wcześniej do kolei wąskotorowej. Na tym pustym trawniku w centrum Ceder Wielkich jeszcze kilkanaście lat temu stał duży budynek, w którym mieściła się restauracja pod kasztanami. Natomiast na pocztówkach przedwojennych widać wyraźnie, że była tutaj, że ten budynek mieścił aptekę. Natomiast kawałek dalej, tam gdzie są te pawilony handlowe współczesne, przed II wojną światową znajdował się duży kompleks budynków restauracyjnych, mieszczących właśnie restaurację, która przechodziła z rąk do rąk. Tam na pocztówkach jest kilku kolejnych właścicieli, a obok znajdowała się sala widowiskowa, w której być może grano jakieś sztuki, być może było jakieś kino objazdowe. W każdym razie był to taki duży kompleks budynków publicznych, apteka i restauracja z salą widowiskową.
Najważniejszym obiektem w Cedrach Wielkich, oczywiście jak w każdej wsi żuławskiej, był kościół. Kościół, którego początki sięgają średniowiecza, potem wielokrotnie przebudowywany. Paradoksem jest to, że świątynia ta uległa zniszczeniu nie w 1945 roku wskutek działań wojennych, ale dopiero rok czy dwa lata później w wyniku działań tak zwanych szabrowników, czyli poszukiwaczy różnych cenności, którzy zapuścili się do kościoła, a chcąc zatrzeć ślady swojej działalności, podpalili wieże. Wieże, jak się okazało, były ładunki wybuchowe, które wyleciały w powietrze razem z całym budynkiem. Zniszczeniu uległa poważnemu również szkoła, która znajdowała się na miejscu dzisiejszej plebanii. Kościół spłonął, szkołę rozebrano i w ten sposób przez 30 lat po wojnie w Cedrach, największej wsi na Żuławach Gdańskich, nie było kościoła, nie było parafii. Miejscowi mieszkańcy musieli udawać się na przykład do Giemlic lub do Trutnów. No, sytuacja taka oczywiście była po myśli ówczesnych władz komunistycznych. Jedynym ocalałym elementem dawnego wyposażenia kościoła jest ten piękny dzwon z 1647 roku. Dzwon ocalał w dosyć niezwykły sposób. W czasie II wojny światowej upadająca III Rzesza potrzebowała metali dla przemysłu zbrojeniowego, więc zarekwirowano na całym terytorium Niemiec, zarekwirowano dzwony kościelne, nawet o bardzo wielkiej wartości zabytkowej. Wszystkie te dzwony zwożono do Hamburga, ale na szczęście nie wszystkie udało się zniszczyć, nie wszystkie udało się przetopić i ten szczęśliwie ocalał. Po II wojnie światowej nie wrócił początkowo do Ceder, tylko przez wiele lat był eksponowany przed wejściem do kościoła akademickiego w Lubece. Na szczęście dzięki działaniu władz gminy, różnych życzliwych osób, udało się go w 2010 roku z powrotem z Lubeki sprowadzić do Ceder. Nie można go już zawiesić, ponieważ pozbawiony jest zawieszenia, uszu, ale można cieszyć oczy, można go dzięki temu, że nie wisi wysoko na wieży, tylko stoi w kruchcie kościoła, dokładnie sobie obejrzeć, podziwiać jego bardzo bogatą szatę, jak również zwrócić uwagę na napisy, które wspominają o tym, że dzwon został ufundowany za czasów burmistrza gdańskiego Konstantego Ferbera, ze znanej gdańskiej rodziny Ferberów, jak również wymienieni są tutaj czterej starsi kościoła, czyli członkowie takiej rady parafialnej, która wówczas przyczyniła się do ufundowania, odlania tego dzwonu. Świadczy to znowu o tym, o czym wspominałem już przy innych kościołach żuławskich, że były to parafie Żuław Gdańskich, były pod protektoratem, pod Gdańska i to właśnie gdańscy burmistrzowie również byli zobowiązani z tytułu tego prawa patronatu do opieki nad kościołami, do ich konserwacji, rozbudowy, upiększania. Tak jak już wspominałem, wyposażenie kościoła się nie zachowało, był on przez 30-40 lat pusty, pozostawiony jako ruina. Na szczęście w latach 90. pięknie go odbudowano. Zwróćmy uwagę, że ten kościół wyróżnia się wielkością. Nie jest to taka typowa budowla salowa, przeznaczona dla niewielkiej, małej społeczności jednej wsi, tylko kościół, który zaprojektowany został z rozmachem jako budowla trójnawowa, co świadczyło o wielkości, o znaczeniu Ceder. Była to, jak mówiłem już, jedna z największych wsi na Żuławach Gdańskich. Symbolem współczesnej historii gminy Cedry Wielkiej i samych Cedrów Wielkich jest ten głaz pamiątkowy wystawiony ku czci uczestników tak zwanego Marszu Śmierci, który miał miejsce w styczniu, lutym 1945 roku, kiedy to z obozu w Sztutowie pędzono kilka tysięcy więźniów obozu Sztutchow przez właśnie teren gminy Cedry Wielkie w kierunku Kaszub, w kierunku Lęborka. Pierwszy nocleg z 25 na 26 stycznia 1945 roku wypadł właśnie w Cedrach Wielkich. W okolicznych stodołach umieszczono zziębniętych, zmaltretowanych więźniów. Część z nich nie przeżyła tego pierwszego dnia
wędrówki, tego Marszu Śmierci. Część zginęła, zmarła w nocy i już następnego dnia nie była w stanie ruszyć dalej w drogę. Pamiątką tego smutnego, tragicznego epizodu w historii, najnowszej historii Cedrów Wielkich jest właśnie ten głaz z pięknym cytatem z wiersza Franciszka Fenikowskiego: jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą. Jednym z najlepiej zachowanych dawnych dworków żuławskich na terenie Cedr Wielkich jest ten dom przy ulicy Macieja Płażeńskiego, notabene dawniej Janka Krasickiego, więc widzimy, jak historia, że tak powiem, zmienia się, jak nazwa ulic zmienia się wraz z historią. Jest ten dom rodziny Ringe. No, dobrze zachowany w tym sensie, że nie przebudowany, nie otynkowany, chociaż jak widzimy nie jest może w najlepszym stanie. Zwróćmy uwagę, że oprócz domu zachował się też bardzo okazały budynek dawnej obory czy stajni z 1916 roku. W centrum, w Cedrach Wielkich, znajduje się okazały dom, który na jednej z naszych pocztówek opisany jest jako Bezirksamt, czyli siedziba takiego urzędu obwodowego, który obejmował oprócz samych ceder również Leszkowy, Giemlice i Długie Pole. Prawdopodobnie był to, znaczy można powiedzieć, że jest coś w rodzaju takiego sołtysa, takiego okręgu, czy wójta takiej mini gminy. Ten budynek w Cedrach Wielkich przy ulicy Osadników Wojskowych pod numerem 55 na jednej z naszych pocztówek jest opisany jako Dr. House, jako dom doktora, więc prawdopodobnie urzędował tutaj, mieszkał tutaj w latach 20., 30. dr Zager, który był jedynym zresztą praktykującym doktorem, lekarzem na terenie ówczesnej gminy Cedry Wielkie. Co ciekawe, po II wojnie światowej mieściła się tu izba porodowa, więc budynek nadal pełnił funkcję lecznicy. Dzisiaj jest to mieszkanie prywatne.